Cześć, z tej strony Frix, a teraz pokażę Ci, jak przejechać odcinek Karowa w przepisowy sposób. Wiem, że takie filmy ma i Miko Marczyk, i takie filmy ma również Janne Lahanen w języku angielskim, ale myślę, że od nadmiaru wiedzy głowa nie boli. A więc rozpoczynamy iście polskim pojeździe, jakim jest Maluch. I jedziemy pod górkę pani Karowej. Uważamy na słupki z lewej i na znak po prawej i docieramy do pierwszego ciekawego miejsca. Tutaj przejeżdżamy do tego dalszego wiaduktu, po czym zakręcamy i robimy pod nim pędzelkę i wracamy na dół. Trzymamy się lewej strony i teraz jest beczułka. Niektórzy organizatorzy niektórych rajdów będą od Was wymagać obrotu dookoła tej beczki o 360 stopni, natomiast gra w domyślnej konfiguracji wymaga od Was tylko i wyłącznie obrotu o 180. Wracamy do tego samego wiaduktu i tym razem trzymamy się prawej strony i jedziemy dalej. Tutaj raczej nikt się nie zgubi. Dojeżdżamy tutaj do szczytowej beczki, okręcamy się dookoła niej 180 stopni w prawą stronę. Wracamy na dół. I teraz, tak jak słyszycie, keep left, trzymamy się lewej strony i przejeżdżamy pod banerem Karpackiego, które jest chyba piwem albo czymś, nie jestem do końca pewien. Znowu keep left, czyli trzymamy się lewej strony i znowu niektórzy organizatorzy będą od Was wymagali piruetu dookoła beczki, ale w domyślnej konfiguracji możecie po prostu dać dzidę w prawo i dojechaliście na koniec Karowej. Tyle, czołgiem. O, i powodzenia!